Tak będzie wyglądało teraz moje najbliższe 30 dni, czyli przez 30 dni będę rano brał zimny, lodowaty prysznic, bo słyszałem dużo jest pozytywnych właściwości na temat tych chłodnych, zimnych prysznicy, więc sprawdzę to na sobie i za 30 dni dam Ci podsumowanie tego, jak to na mnie wpłynęło. Dodam, że jeszcze nigdy w życiu nie robiłem takiego eksperymentu. Jedyne co, to robiłem sobie zmiennocieplne prysznice, żeby nie było zimna woda. Wpuszczamy, jestem ciekaw. Akurat jest fajny teraz okres, bo jest fala upalnych dni. Zaczynamy od nóg. Zimnować ta część. Spróbuję wytrzymać 60 sekund. Dobra, wchodzę. O kurde. Podobno trzeba to przetrwać. Ale jest zimno. Ile już mam? Jeszcze 30 sekund. 30 sekund, ale jest grubo. Z takiego bólu stało się już takie powoli rozszerzanie naczyń krwionośnych, że adaptuje się trochę do tego. Ja czuję, że mój mózg robi coś takiego dziwnego. Jest na mojej głowie. Dobra. Mamy 60 sekund. Powiem Ci, że lekko zakręciło mi się w głowie. Nie wiem, czy to jest taki pożądany efekt, czy tak to ma być. I jestem ciekaw, jak to po 30 dniach będzie. Czy faktycznie jakoś to wpłynie na mnie pozytywnie. Idźmy coś zjeść, bo pora na śniadanie. Zimne prysznice mają szereg pozytywnych działań na ludzki organizm. Poprawiają odporność, hartują ciało, usprawniają przepływ krwi. Poza tymi głównymi aspektami mogą również ujędrnić skórę, czy nawet przyspieszyć metabolizm. Warto jednak pamiętać, że takie zimne zabiegi nie każdy powinien wykonywać. Więc jeżeli jesteś osobą, która posiada choroby układu krążenia, nadczynność tarczycy, czy problemy z sercem, lepiej nie wykonuj takich działań na własną rękę. Czynności na tym materiale zostały przeprowadzone w kontrolowanych warunkach i jest to moja subiektywna opinia na temat zimnych prysznicy. Dobra, więc pora na śniadanko. Ja sobie rozpoczynam od omleta. No właśnie mi się tutaj robi omlecik. Pewien przepis masz na kanale gotującym i Ifem gotuję. Mogę Ci w skrócie tak powiedzieć, że tu są dwa jajka, odżywka białkowa, jogurt grecki, mąka, proszek do pieczenia i słodzik. Ja użyłem białka WPC80 z KFD o smaku jogurtowo-jagodowym. Przypominam Ci o kodzie i Ifem, który daje Ci rabacik przy zamówieniu, więc jeżeli chcesz sobie skorzystać z suplementów, z odżywek białkowych, z różnych innych pomocy dietetycznych, ponieważ tam masz naprawdę mnóstwo rzeczy, jakieś sosy i tak dalej, to skorzystaj sobie, bo naprawdę warto. Czekam, aż się zrobi omlet i pokażę Ci, jak go dekoruję i będziemy go jeść. Jeszcze mam mokre włosy, człowieku. Brr, zimno. Dobra, więc w tym posiłku mamy ponad 50 gramów białka. Tak się prezentuje sam omlet. Ja jeszcze sobie do niego dorzucam dżemik z KFD o smaku ananasów i kiwi. Bardzo fajne źródło owoców. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo owoców. Patrz, żeby nie było, masz tutaj ananas, kiwi i to naprawdę są duże, potężne kawałki. Około 100 gramów na omleta, żeby sobie po prostu urozmaicić to, żeby miało to taki lepszy owocowy smak. No i finalnie z dżemikiem. Tak się prezentuje. Pora sprawdzić, jak smakuje. Ja wiem, że dobrze, ale w środku taki puszysty. Naprawdę ten omlet jest kozakiem. Jeżeli chodzi o zimne prysznice, to na YouTube widziałem naprawdę mnóstwo materiałów, czy na zagranicznym YouTube, czy na polskim. I zastanawiałem się właśnie, przez jaki długi czas powinienem brać te zimne prysznice. Na początku myślałem, że zrobię sobie 2 tygodnie, ale stwierdziłem, że miesiąc to będzie naprawdę taki optymalny czas, żeby przez 30 dni po prostu zahartować swoje ciało. Jest dużo benefitów, obniżenie ciśnienia krwi i tak dalej. Jestem ciekaw, jak to na mnie wpłynie. Na ten moment widzę takie momentalne pobudzenie po tym, że faktycznie organizm jest taki zszokowany. Jest to zamknięcie naczyń krwionośnych i później przez dłuższy czas przebywania pod zimną wodą te naczynia się otwierają i faktycznie jest ten efekt takiego zaadaptowania tego chłodu. Omlecik. Przez kolejne dni będę starał się zwiększyć troszeczkę czas przebywania pod tą zimną wodą. Jestem ciekaw właśnie, jak maksymalnie uda mi się wytrzymać. Też nie będę na siłę zwiększał tego czasu, tylko po prostu zrobię sobie tak, żeby troszeczkę wejść na tą granicę dyskomfortu, ale żeby było to na zasadzie zdroworozsądkowej. Możesz dawać znać, czy kiedykolwiek próbowałeś albo próbowałaś zimnych prysznicy. Jestem ciekaw, jakie były twoje efekty, o ile to robiłeś albo robiłaś. Dobra, więc ja zajadam i lecimy do kolejnego dnia. Tak więc mijały kolejne dni, a ja systematycznie z każdego rana brałem zimny prysznic. Początkowo każde wejście było dla mnie wyzwaniem, chociaż po paru dniach nastąpiła mała adaptacja, która odważnie pozwoliła mi kontynuować mój challenge. Powiem Ci, że cały czas prysznice robią wrażenie. To pierwsze wejście jest takie najbardziej chamskie. Pora się odświeżyć, żeby broda znowu była fresh. Broda? No może to nie jest broda, ale to mi wyrosło przez ostatnie dni.
No i teraz znacie lepiej. Dawaj znać, czy lepiej z wykałaczkami, czy bez na buzi. Właśnie montuję sobie ten materiał i przychodzę do ciebie z takim pytaniem, z prośbą o twoją opinię. Co myślisz, abyśmy robili sobie takie merytoryczne materiały na tym kanale, żeby co jakiś czas powstało takie wyzwanie, gdzie robię je na przykład dłuższą ilość czasu, tak jak na przykład teraz 30 dni. Chciałbym zrobić jakieś na przykład przemiany swojej sylwetki, spróbować przez dłuższy czas na przykład redukować, albo przez dłuższy czas masować i pokazywać ci efekty, jak to wszystko wygląda. Już zapowiem ci kolejny odcinek, będzie to 30 dni robienia pompek i możemy sobie zrobić coś takiego, że dobimy tutaj 15 tysięcy polubień i od razu wstawiam odcinek, który właśnie będzie zatytułowany 30 dni robienia pompek. Przez 30 dni wykonywałem pompki, jeszcze ten odcinek muszę zmontować, więc dobimy tu 15 tysięcy polubień i od razu biorę się za montowanie tego odcinka i będę go wstawiał. No i właśnie co jakiś czas chciałem robić takie bardziej merytoryczne odcinki na kanale. Możesz się swoją opinią teraz w komentarzu podzielić. W ogóle dziękuję ci serdecznie, że jesteś na tym kanale, na tym odcinku. Ostatnio dobiliśmy 500 000 subskrypcji. Przepraszam za pralkę w tle, ale robię to tak spontanicznie. Właśnie chciałbym mieć z tobą taki lepszy kontakt, bardziej z tobą porozmawiać, więc jeżeli mógłbyś albo byś mogła od siebie napisać coś w komentarzu, co uważasz o takich bardziej merytorycznych kwestiach na kanale, żeby się pojawiały właśnie poprzez takie wyzwania, jakie robię dzisiaj, no to bardzo byłbym ci wdzięczny za taki komentarz, bo chciałbym ten kanał tworzyć razem z tobą, żebyś ty mógł, żebyś mogła dawać po prostu jakieś wskazówki, co byś chciał widzieć, albo co byś chciał widzieć, a czego nie, żeby po prostu ten kanał dostosować pod ciebie, czyli pod mojego ukochanego odbiorcę. I w ogóle przychodzę do ciebie z informacją, że 14 września ruszamy z Michałem z Dietetyki na Luzie z usługą układania diet oraz treningu, więc jeżeli uważasz, że potrzebujesz pomocy, no to i IFM Team właśnie rusza 14 września. Planujemy dla ciebie zrobić fajny konkurs, że jedna osoba zgarnie prowadzenie na miesiąc za darmo, druga osoba zgarnie za połowę, a trzecie miejsce dostanie 25% zniżki, więc jest to ukłon od nas w twoją stronę, żebyś mógł coś dostać ode mnie. Ten konkurs będzie ogłaszany na Instagramie, więc możesz wpadać na Instagram. Założyliśmy też osobny Instagram IFM Team, tam również wszystko będzie. Planujemy również ruszyć z tym kanałem na YouTubie, żeby tam robić takie merytoryczne Q&A, odpowiadać na twoje pytania dietetyczne i nie tylko. Przez ostatnie 6 miesięcy naprawdę dokręcaliśmy śrubę, robiliśmy, żeby wszystko było dopięte tip top, żeby po prostu ta usługa dietetyczna była taka perfekcyjna i żeby była profesjonalna, żebyś widziała, że naprawdę wszystko jest podane jak na tacy. To wszystko będzie dopięte, uszyte na miarę twojego ciała, żebyś była zadowolona z siebie. Wracamy do odcinka. Jeszcze raz dziękuję ci za obecność i pamiętaj o naszym dealu 15 tysięcy polubień. Od razu lecimy z kolejnym odcinkiem tego typu serii. 30-dniowe wyzwania są ciężkie, rzadziej, ale cyklicznie bym chciał na kanale je robić i potrzebuję twojej opinii, co ty na to, co ty sądzisz. Przepraszam za tą pralkę w tle, ale tak wiruje, że masakra. Dobra, powracamy do odcinka. Mijały kolejne dni, kolejne zimne prysznice, ale ten respekcik przy wejściu cały czas jest. Dobra, więc minęły jakieś 2 tygodnie od początku wyzwania. Jak widzisz, tolerancja na prysznicę już się uodporniła. Jest to bardziej takie naturalne, że już nie walczę z tym takim pierwszym wejściem. Oczywiście jest chłodno, jest ten pierwszy moment takiego zimnego uczucia. I naprawdę bardzo to wkręca i bardzo to uzależnia, że codziennie wstaję i po prostu chcę zrobić ten chłodny prysznic. Pierwsze moje uczucia po takim czasie, fajnie pobudza z rana. Jest więcej energii na cały dzień, ale pora coś zjeść, bo naprawdę już burczy mi w brzuszku. Żeby było więcej energii, to trzeba oczywiście jeszcze coś zjeść. Same prysznice nie wystarczą, więc chodź, pokażę ci, na co ostatnio mam fazę. Dobra, więc ostatnia jest faza na sushi. Patrz, właśnie wjeżdża taka porcja. Mamy tu jakieś, nie wiem, 800 kalorii, więc naprawdę w sumie mała ilość kalorii jak na taką porcję, więc naprawdę jest to spora porcja, ale ostatnio naprawdę faza się zaostrzyła. To jest akurat sushi z Lidla, takie kupione z lodówkowe. Wiadomo, że to takie kupione w restauracji jest pewnie dużo smaczniejsze, ale też dużo droższe, a taka opcja z Lidla na szybko jest mega spoko. Już znowu mam, człowieku, męską, trwalską brodę. Kawałek z koperkiem. Następnie wjeżdża kawałek z sezamem. Jak to krzesło pierdzi, co jest grane? Ty chyba znasz, czy też na chacie masz takie krzesło, które wydaje takie dźwięki. Dobra. Ogólnie z tego co wiem, to właśnie zimne prysznice korzystnie wpływają na układ krwionośny przez to, że właśnie krew musi krążyć po całym ciele, więc jest to taka aktywacja układu krwionośnego. Drugie pozytywne działanie to... Dobra, zwiększenie układu odpornościowego. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, czy zauważyłem to na sobie. Może w okresie zimowym to będzie bardziej takie widoczne. Też teraz jak mamy te gorące dni, no to takie zimne prysznice według mnie łatwiej przychodzą niż jakbym to robił zimą. Więc dawaj znać, czy byś chciał albo byś chciała zrobić taką serię, gdzie zimą bym zrobił takie 30 dni prysznicy również. Albo może dłużej, żeby zobaczyć sobie taki długotrwały efekt, czy on w ogóle będzie zauważalny, czy nie. Kolejną fajną rzeczą, jeżeli chodzi o zimne prysznice, to jest zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie.
Więc kolejny fajny benefit, więc jeżeli masz jaja i masz ochotę w ogóle spróbować sobie takie wyzwanie, to spróbuj i zobacz na sobie, jak zareagujesz. I oczywiście nie musisz od razu wchodzić po tą najbardziej lodowatą, zimną wodę. Możesz sobie stopniowo ją ochładzać. Na kraniku sobie, wiesz, troszeczkę zimniej, żeby sprawdzić sobie, jak to po prostu jest. No i po prostu najlepiej się pod tym prysznicem tak rozluźnić. Im bardziej się spinasz, tym jest gorzej, a jak zaadaptujesz się, rozluźnisz, otworzysz głowę, to na pewno sprawniej to pójdzie. Mega pycha. O kurde. Więc jeżeli chodzi o te stany zapalne, to na pewno te zimne prysznice nie są polecane w okolicy treningu. Czyli jakbyś po siłowni zrobił takie zimne prysznice, to może to delikatnie negatywnie wpłynąć na regenerację potreningową. Więc jak już, to dużo lepszą opcją jest robienie właśnie tych prysznicy z rana. Albo po prostu w innym okresie czasu niż po treningu albo przed treningiem. Ja kończę i kontynuujmy to wyzwanie do samego końca i zobaczymy, jakie będzie moje finalne stanowisko odnośnie tego wyzwania. Ogólnie jestem pod sklepem i stwierdziłem, że w tym filmie pokażę Ci fajne produkty z Aldiego, więc chodźmy i zobaczmy, czy faktycznie jest coś, co warto kupić, takiego makrosowego. Żeby ta seria dawała Ci jakieś wartości, to właśnie chcę Ci pokazywać między innymi, jakie makrosy mi się udaje znaleźć w sklepach. Może Ci to coś podpowie do Twoich zakupów żywieniowych. Dobra, więc w Aldi znalazłem bardzo fajne rzeczy. To możesz już kojarzyć, to są takie nuggetsy jakby z kurczaka, ale makro, uwaga, jest zabójcze. No i oczywiście zabójcze to jest w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ mamy tylko jeden tłuszczu, część to piękne makrosy, 15 białka, skład jest również fajny, legitny. Więc Aldi ma naprawdę zarąbistą opcję nabicia białka. Ja właśnie sobie je zostawiam, bo zaraz sobie przygotuję na ten mój posiłeczek. W ogóle pokażę Ci fajny posiłeczek, który sobie skomponuję. Dalej mamy coś takiego jak ugotowane już obrane ziemniaczki. Tu masz makrosy, bardzo fajna alternatywa dla węglowodanów. Już ugotowane, więc nie musisz się męczyć z gotowaniem. Kiedyś pokazywałem Ci takie wersje z przyprawami, ale zdecydowanie te bez według mnie są najsmaczniejsze. Dalej fajna opcja na nabicie białka to są proteinowe jogurty, mamy różne smaki, jagoda, truskawkowo-porzeczkowy oraz mango marakuja. Kozackie są również takie puddingi proteinowe. Ogólnie nie tylko masz je w Aldi, ponieważ ten jest właśnie z Aldiego, ma 20 gramów białka, ale również masz teraz w Lidlu takie proteinowe puddingi, one również mają 20 gramów białka. Bardzo one są do siebie podobne, więc nie zdziwiłbym się, jakby było od jednego producenta, tylko po prostu inne opakowania. Twarożek domowy, makro jak serek wiejski lekki, a jednak tekstura jest kozacka, bo taka bardziej serkowata, taka bardziej twarda i to jest, nie jest taki lejący, więc do smarowania na przykład jest petardą. Często tym nabijam białko. Takie znalazłem przekąski, mini jogurtowe w dwóch smakach, tylko że makro nie jest jakieś superowe, 25 tłuszczu, dużo cukru, ale jako taka mini przekąska teoretycznie zdrowa, ponieważ no są to wafle ryżowe, ale oblane czekoladą, więc nie jest to żadna jakaś super zdrowa opcja, ale fajnie urozmaica. No jednak podstawą są tutaj wafle ryżowe, czyli ryż, czyli źródło tych węgli jest naprawdę legitne. To jest dla mnie petarda, już to kiedyś próbowałem, są to takie małe biszkopciki z trzech składników. I masz tutaj w składzie tylko, uwaga, mąka, jaja, cukier. No jest cukier, ale trzy składniki tylko. Naprawdę kozacka opcja, żeby sobie dodać właśnie do jogurtu albo coś na uzupełnienie węgli. Ja tam się cukru nie boję, uważam, że w diecie powinno być trochę cukru. Wiadomo, nie przesadzać, ale też nie unikać nadmiernie. Wszystko jest dla ludzi, tylko są w odpowiedniej ilości. No i to jest kozak. Krótki kukurydziany. One wychodzą składowo petardę, bo masz kaszę kukurydzianą, orzeszki ziemne, olej słonecznikowy i sól. Więc skład jest legitny na maksa, ale niestety wagowo trochę sporo, ponieważ 200 gramów paczka, tego nie jest za dużo, a kalorii to ma bardzo dużo, więc ostrożnie, ostrożnie jedz to z dystansem. Podsumowania białkowe, czyli schab ze świniobicia, uwaga, tylko 3 tłuszczu. Nie, ten ma 6,9, sorry, pomyliłem, kurde, wziąłem zły. Pomyliłem się, wziąłem zły, zawsze biorę taki, co ma 3 tłuszcza, tu wziąłem 6,9. No trudno, wliczy się. Jak widzisz, dieta jest luźna, wszystko wliczamy, ale za to fajną low-fat opcją jest polędwiczka łososiowa ze schabu wieprzowego. No więc tutaj makro już zdecydowanie na plus 1,9 tłuszczu na 100. I coś takiego jeszcze znalazłem, jeszcze tego nigdy nie próbowałem. Ciekawe makro, bo tylko 1,7 tłuszczu, prawie faktycznie bez cukru, po 2,1 cukru na 100, 8 białka, nieźle. Nie testowałem jeszcze, więc nie wiem, jak to w smaku będzie. Ja lubię sobie takie eksperymenty czasami robić. I teraz robię szybki posiłek. Tak się prezentuje mój posiłeczek, czyli są te nuggetsy. Jest źródło warzyw, czyli mamy marchewkę z groszkiem. No i biorę sobie sos barbecue. Do kurczaczku będzie idealny. 53 kalorie tylko na 100, czyli w takiej porcji, którą serwujesz, praktycznie jest bez kalorii, więc jest to naprawdę petarda. Pycha, ale dobre są te kurczaczki z sosem barbecue. Tak się prezentuje ten nuggetcik z sosem barbecue, jest kozak. Te nuggetsy są petarda, a z tym sosem barbecue potęguje to smak.
Chciałbym, żeby ta seria była taka merytoryczna, żebym przewodził ci tu jakiś sens tego filmu, więc oczywiście oprócz tego, że robimy jakieś wyzwanie, na przykład dzisiaj właśnie są te zimne prysznice, przy każdym wyzwaniu dawać jakieś takie tipy, które przydałyby ci się na przykład w trzymaniu makrosów lub w innych rzeczach, które będziemy robić właśnie na tych wyzwaniach, więc przypominam ci, że mamy zakład 15 tysięcy polubień i lecimy od razu z kolejnym takim 30-dniowym odcinkiem. Takie odcinki, jak już mówiłem, długo się przygotowuje, trzeba się do nich długo przygotowywać, długo je nagrywać, więc to trwa, więc one będą się pojawiać cyklicznie, ale im szybciej dobijemy łapy, tym szybciej pojawi się kolejny odcinek, więc jak zobaczysz zarobistą aktywność, to mnie to zmotywuje do nagrywania kolejnych wyzwań. Podsumujmy ten odcinek, bo jednak tutaj spotkaliśmy się po to, żeby zobaczyć, jakie będę miał wrażenia po 30 dniach zimnych prysznicy. Więc mamy 30 dzień naszego wyzwania, zaraz tam wejdę pod prysznic i spróbuję zdublować swój pierwszy czas. Pierwszy czas udało mi się wytrzymać 60 sekund, troszeczkę starałem sobie codziennie zwiększać ten limit czasowy pod wodą. Mam już takie pewne refleksje na ten temat, to tak na szybko mogę ci powiedzieć, że na pewno fajną sprawą jest kontrolowanie oddechu podczas przebywania pod zimną wodą, bo im bardziej spokojniej oddychasz, tym lepiej adaptujesz się pod tą wodą. Druga sprawa to jest właśnie napięcie mięśni, że nie możesz tak być spięty po prostu jakbyś czekał na skazanie, tylko po prostu rozluźnić ciało i troszeczkę dać tej wodzie. Bruce Lee kiedyś powiedział, bądź wodą i pod tą wodą musisz po prostu poczuć się jak woda. Be water, my friend. Relax your body. O, kamera by mi spadła, tak się zrelaksowałem. No i trzecia sprawa to jest moczenie głowy. Na pewno zauważyłem pewną kwestię, że jak moczę tą głowę cały czas, leci ta zimna woda mi na głowę, to moja wytrzymałość pod tą wodą jest o wiele mniejsza, bo jednak zawsze się mówi, że przez głowę ucieka najwięcej ciepła, no i wtedy zmrażając sobie głowę jest naprawdę bardzo nieprzyjemnie. No to co, nie przedłużam, przełączam maksymalnie na zimno, odstawiam kamerę i zaraz się zacznie cały spektakl. Czy uda mi się wytrzymać 2 minuty? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Specjalnie czekałem z tymi 2 minutami do ostatniego dnia, żeby po prostu zrobić sobie taki challenge. Doszedłem do 1,5 minuty i po prostu teraz sprawdzę, czy 2 minuty da radę wytrzymać. No jestem ciekaw. Zostaw łapkę w górę, trzymaj kciuki, lecę na żywioł. W ogóle nie zamykam tutaj, więc jak cię ochlapię, to się nie przejmuj. Ja się będę przejmował, jak zaleję kamerę i będę musiał bulić. Oh yeah! Hey, relax your body. Rozluźnij się. Ja się właśnie rozluźniam. Patrzę na kamerze, mam czas tak. Zobacz, mam głowę, jest ciężko. Ale jak widzisz, jest już taki większy luz na głowie. Ale cały czas jest wodą. Cały czas jest wodą. Można się trochę poruszać. Dobra, z tego co widzę na nagraniu mam 2 minuty, zamykam. No powiem ci, że jak to mówi Mr. Krycha, nadal robi wrażenie.